Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Planet Zoo. Znajdujemy się, proszę Państwa, na wybiegu Lwów. Który to wybieg, no już ma, jak widać, roślinność. Jeszcze tam będą dopracowania tej roślinności i tak dalej. Na razie zrobiłem to w taki sposób, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Natomiast coś bardziej znaczącego zmieniło się tutaj w tej sekcji, czyli w strefie wielkich kotów, i mówię tutaj, proszę Państwa, o centrum pracowniczym. Postanowiłem zmodyfikować teren, bo mi się jednak nie podobało mi się to, co było, i w tym momencie centrum pracownicze wygląda w taki oto sposób, drodzy Państwo. Jest na takim, można powiedzieć, na takiej półce. Ten teren został wyedytowany, jeżeli chodzi o terraforming i tak dalej. Więc tak to w tej chwili wygląda. Tutaj mamy takie mini jeziorko, bardziej taka kałuża i tak dalej. Tutaj jeszcze będzie roślinność, natomiast no, to wszystko wymaga czasu, a i tak już to pochłonęło dużo, dużo, dużo czasu. Tutaj mamy oczywiście, z racji faktu, że głównym wybiegiem tutaj jest wybieg Lwów, no to dwa posągi z brązu. Postaci Lwów dumnie tutaj otwiera wejście do tego centrum pracowniczego. Tutaj mamy taki placyk, mamy oczywiście już jeepy, których nie trzeba było usuwać, bo jak one miały wyjechać, będąc na palach, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy takie dwa kręgi, jeden tutaj, drugi tam troszeczkę dalej. Myślę, że urozmaica to troszeczkę, i dodatkowo mamy zastosowane takie oto ogrodzenie. To jest, drodzy Państwo, ogrodzenie, że tak powiem, fabryczne. Takie nie randomowe, tylko jak to się, kurczę, w grach nazywa? Zapomniałem, ale wy pewnie w komentarzach przypomnijcie mi, chyba że gdzieś tam sobie odblokuje w pamięci tę nazwę, ale chodzi o to, że to jest element gry. To nie jest customowe ogrodzenie, które było przeze mnie budowane. I to ogrodzenie ciągnie się na razie dotąd. Zobaczymy, jak to dalej będzie poprowadzone. Tutaj oczywiście będzie również to wszystko modyfikowane, będzie jeszcze ten terraforming przeprowadzany, bo tutaj trzeba gładko zejść mniej więcej właśnie dotąd i potem, no nie wiem, tutaj zakręcić. Tam z tyłu już nie będę raczej ścieżki prowadził, nie ma to większego sensu ze względu na fakt, iż nie ma prądu. Natomiast sam wybieg wygląda w taki oto sposób. Jak widzicie, zniknęła kolejka gondolowa, co nie oznacza, że jej w ogóle tutaj nie będzie. Natomiast borykam się z faktem i powiem szczerze, mam takiego leciutkiego mindfucka ze względu na fakt, iż nie wiem, nie pamiętam, czy kolejkę gondolową, jeżeli chodzi o stację, dało się powiększać, bo tam ktoś z Państwa napisał, żeby właśnie zrobić dłuższą tę stację, i kurczę, za cholerę nie wiem jak. Też mogę czegoś nie wiedzieć. Ale jeżeli ktoś z Państwa wie, to oczywiście wiecie, co robić. Sekcja komentarzy zawsze należy do Was. Co dzisiaj? W końcu, po trudach kilkudniowych związanych z polowaniem na wielbłądy jednogarbne, w końcu zajmiemy się tym i będziemy mogli, słuchajcie, ogarnąć ten temat. Zobaczmy tylko szybciutko, to z adaksami cały czas jest problem. Zobaczcie, zwykły taki adaks, samica, nie? Z płodnością na poziomie 33%, więc bardzo mało. Za prawie 7 tysięcy. Tylko i wyłącznie ze względu na deficyt na markecie, więc no fajnie, że można na tym zarobić, tylko szkoda, że ja nie jestem w stanie w obecnej chwili. No ale dobra, lwa odfiltrujemy, zobaczmy tylko i wyłącznie wielbłąda jednogarbnego, ponieważ to jest bohater dzisiejszego odcinka. No i jak widzimy, dwa złote samczyki z dwóch różnych ogrodów zoologicznych tutaj się znajdują. Nie będziemy potrzebowali samca, ponieważ mamy. Zobaczmy, co tutaj się... O! Tak bym chciał. Jeżeli chodzi o cel społeczności, no to tutaj, proszę Państwa, jak na razie jedna sztuka wypuszczona, to wszystko wynika z faktu, że po prostu naprawdę nie mam czasu w obecnej chwili, żeby
żeby siedzieć i żeby tutaj ogarniać te wszystkie zwierzaki. Nie wiem, czy ja zdążę zrobić tak, żeby wymaksować tutaj to wszystko. No bardzo bym chciał, ale mógłbym dla przykładu, poczekajcie, wejść w tutaj, ponieważ mam kilka takich lwów, przepraszam, ten to Rashidi do nowego domu by chciał, to jest bardzo dobry lew, ale słuchajcie, on już swoje przeszedł tutaj, on już, jeżeli chodzi o przekazywanie genów, to on był już w kilku ogrodach zoologicznych naprzemiennie, ale pochodzi z pierwszego, z najpierwszejszego zoo, jakie tylko tutaj powstało po zakupie przeze mnie tej gry, czyli z Pabellandii. I on tak skakał po różnych ogrodach zoologicznych, po czym wracał właśnie do Pabellandii i tam, no tam był jego dom, nie? Także szkoda. On już ze mną zostanie do końca, bo nawet nie mam sumienia, żeby mu nowego domu szukać. Natomiast tutaj Bartek, proszę bardzo, Bartek ma przekozackie statystyki, słuchajcie. Jego nie będę wypuszczał, ze względu na fakt, że no 192, 100, no i tutaj tylko odporność 67. No wszystko mówi samo za siebie. Natomiast tu już jest troszeczkę gorzej. Kuba, no też ma niezłe statystyki. Umi, no widzicie, no ja mam naprawdę świetne te lwy. No tutaj troszeczkę gorzej jest, natomiast wiecie co? Ja bym tego lwa wpuścił na wybieg na chwilę, żeby zobaczyć, jak on tam z gwiazdkami, bo... Enam. Dobra, wyślij do zoo. Wpuśćmy go na chwileczkę tutaj. Tak jak powiedziałem, tylko po to, żeby zobaczyć, jak on ze z gwiazdkami stoi, bo pamiętamy o tym, że my mamy wypuścić czterogwiazdkowe zwierzęta pustynne. Czterogwiazdkowe, ale ja nie wiem, czy ten lew się będzie wpisywał, bo tam ktoś z Państwa napisał, że lew nie jest z pustyni, tylko ze stepu. Tak, całkowicie się zgadzam tutaj z tą wypowiedzią. Natomiast zobaczymy, jak gra to zinterpretuje. Bo bardzo łatwo można sprawdzić. Ojojoj, ale tu brzydko wykończenie. Już widzę dlaczego, bo to jest źle. Chwileczkę, bo ty już lecisz się pewnie bić. A, dwie gwiazdki. No tak, on by musiał troszeczkę na wybiegu pobyć, żeby tych gwiazdek więcej zyskać. No ale dobrze, nie będziemy tutaj koncentrować się dzisiaj na lwach, pauzujemy grę, co by światło nam się nie zmieniało. Będziemy tylko na chwileczkę włączać. Natomiast opiszmy sobie ten... Aha, wielka oaza. Czyli to nie opiszemy tak, jakbym chciał. Natomiast tutaj... Moment, bo ja coś tam namodziłem. Kurczę, synu, kliknij mi tu. Aha, to jest jako wybieg. Dobra, trzeba to ponazywać. To oczywiście, jak najbardziej, to jest wielka oaza, ale wydaje mi się, że jednak ponazywanie tych wszystkich wybiegów zgodnie z gatunkami będzie o wiele, wiele prostsze. Dobra, i teraz tak, tutaj lwy sobie odklikniemy, natomiast klikniemy wielbłądy jednogarbne, żeby nam łatwiej tutaj było wybierać, ponieważ nie wszystko trafia na wybieg, ale w międzyczasie, jeszcze zanim to nastąpi, sprawdźmy sobie tutaj, przypomnijmy, jak wyglądać ma sytuacja z wielbłądami jednogarbnymi, jeżeli chodzi o ich pobyt u nas. Jeżeli ktoś z Państwa oczywiście chce przeczytać informacje o wielbłądach jednogarbnych, to bardzo proszę zapauzować sobie ten film. Ja specjalnie dłużej tutaj przytrzymuję te plansze, żebyście mieli ostrość i żeby Wam się literki nie rozmazywały. Natomiast my przechodzimy tutaj przede wszystkim do danych gatunkowych jak na razie. I wiemy, że maksymalnie jeden samiec i do 12 samic. Bardzo dobra informacja dla nas, ponieważ strategia rozrodcza wielbłąda jednogarbnego to poligynia, czyli on będzie łączył się z kilkoma samicami, a to daje nam szansę na fajną hodowlę i przede wszystkim na fajny zarobek. Mamy 354 tysiące kredytów
na naszym koncie. Jeżeli chodzi o wiek dojrzałości płciowej, to 5 lat, więc no troszeczkę musimy tutaj odczekać, zanim wielbłądy będą w stanie się rozmnażać. W związku z tym kilka samic na wybiegu z jednym samcem to jest naprawdę bardzo fajny układ. Liczba młodych przypadająca na okres godowy to jedno, więc nie poszalejemy za bardzo. Tak samo zobaczcie długość ciąży, 15 miesięcy, to jest sporo, a okres międzyurodzeniowy 24 miesiące. Czyli niby z jednej strony łatwo jest rozmnożyć te wielbłądy, natomiast czas oczekiwania na każdego kolejnego potomka no, jest wydłużony. Na całe szczęście długość życia to 45 lat, więc mamy szansę powiedzmy tam z 5 takich młodych może ogarnąć, może 6, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy, że im starsze zwierzę, to tym te statystyki młodego później będą nieco gorsze. No i oczywiście zobaczmy tutaj teren przy powiedzmy 13 osobnikach dorosłych, 1800 metrów kwadratowych, więc zbyt dużo nie potrzebują, a my i tak mamy tutaj prawie 9800 metrów kwadratowych powierzchni tego wybiegu, więc jest gdzie te wielbłądy trzymać. Dobrze, mamy tutaj dwa samce. Jeden jest melanistyczny, ale ma takie statystyki jak widać. 83, 67, 67, 100. Natomiast ostatnio kupiliśmy tego wielbłąda, który ma zdecydowanie lepsze statystyki, bo ma wszędzie po 83. Więc jak najbardziej ten dziubasek trafia do nas na wybieg jako samiec rozpłodowy i on tutaj będzie przekazywał te swoje geny. I teraz dobierzmy samiczki. A, widzę, że tutaj te samice są dokładnie identyczne i w 99% o masz, są to siostry. Dlaczego mi to... No wiesz ty co? W 99% są to siostry z tego samego ogrodu zoologicznego. Samiec powinien być z innego, więc te samiczki oczywiście obie idą. Dobra. Już wielbłąd nam tutaj przyszedł na wybieg. Został przeniesiony właściwie. Teraz dalej. No bo wiemy, że do 12 samic. Wykorzystajmy tę sytuację. Wykorzystajmy tę sytuację, zobaczmy dalej. Tutaj 67, no to podobne statystyki, tylko troszeczkę pozamieniane kolejnością, tak? Nawra. No, tu jest trochę gorzej. Jak pamiętamy, my zdobyliśmy, słuchajcie, te samice po naprawdę fajnych cenach, bo tam 400-500 średnia cena kredytów, jeżeli chodzi o te samiczki. Więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Może chwilowo zapauzujmy tutaj grę i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. A no właśnie, urozmaicenia, to wszystko trzeba im tutaj uzupełnić. A zatem ogarnijmy wybieg, ogarnijmy gatunek, wyfiltrujmy sobie tutaj to na wielbłąda jednogarbnego, tak żeby dać im wszystko to, czego one pragną, do tego, aby były szczęśliwe i do tego, aby z przyjemnością rozmnażały się. Więc jak tu wygląda sytuacja ze schronieniem? Schronienie jest. Czy wy to schronienie akceptujecie? Tak, teren im nie pasuje, jest za dużo trawy długiej, więc to trzeba będzie zmodyfikować i za mało piachu. I to też trzeba będzie zmodyfikować. Natomiast to za moment. Jak na razie ogarniemy sobie kwestie związane z jedzonkiem. Wyłączmy projekty jak na razie. I duże korytko na karmę. Wydaje mi się, że tutaj będzie można... A, bo my bariery tutaj będziemy modyfikować. No, daleko od wejścia. Niestety, daleko od wejścia. Natomiast ja nie jestem w stanie przysunąć ścieżki, znaczy nie jestem w stanie. Może i bym był. Tylko zróbmy tak. Łączmy sobie zły wpływ na gości. O, a może nie będzie tak źle, słuchajcie. I teraz pomóżmy sobie troszeczkę tymi słupami, tak żeby wiedzieć, gdzie ten zły wpływ na gości się kończy. I
spróbujmy tę ścieżkę jednak dać. Bo ja bym chciał, żeby te rzeczy do karmienia były jak najbliżej wejścia, co by dozorca nie musiał gdzieś tam kursować nie wiadomo jak daleko. Także tutaj ogarnę to w ten oto sposób i myślę, że tutaj nie będzie większego problemu. O, coś takiego. Natomiast tutaj podłączymy to... O! Tak. No i dobra. I teraz tylko bym chciał przestawić te słupki, już tak na wszelki wypadek, czyli ten tutaj, no tego nie muszę nawet przestawiać, ja tylko tu chcę sprawdzić. Nie zachodzi. Nie zachodzi, także jest, drodzy Państwo, ok. Słupki już do kasacji. To także. I teraz tak, wracamy na wybieg. Wybieramy korytko na karmę. I to korytko na karmę, no tutaj najbliżej w sumie wejścia mogę umieścić. Mogę dać nawet dwa takie korytka. Czemu nie? Dobrze, a to jedzenie miało być. Nie musimy ogarniać tutaj nic, co jest związane z wodą, ponieważ woda jest na terenie wybiegu i zwierzęta z tego piją, ale i tak ogarniemy rury wodociągowe. Chciałbym tylko zobaczyć, jak wygląda tutaj filtrowanie. No właśnie, i tu jest problem. I tu jest problem, drodzy Państwo, ze względu na fakt, że tak jak tutaj u hipopotamów, to jeszcze nam sięga pompa, tak tutaj już kompletnie nie. I trzeba będzie gdzieś tu pompę ogarnąć. Na całe szczęście mam na to miejsce i mogę to zrobić, powiedzmy, tu. Nie to chciałem. Udogodnienia. To jest transformator, tu jest uzdatnianie wody. O. I możemy postawić tę pompę tutaj. I teraz spokojnie już będziemy mieli to ogarnięte. No tutaj zachodzi nawet całkiem sporym kawałkiem, tutaj też. I dzięki temu cały zbiornik jest filtrowany. Chociaż nie wiem, jak na dobrą sprawę miałoby to działać przy tej barierze. Bo generalnie jeżeli bierzemy taki wielki zbiornik wodny, to co tutaj się znajduje, też filtrowałoby to. Ale ja tu postawiłem barierę, więc jest to traktowane jako osobny wybieg. Tylko nie wiem, jak działa mechanika gry, czy ona jakby oddziela to, że to już, że to jest jeden zbiornik, a to jest drugi zbiornik, czy to nadal jest jeden zbiornik. Nie zamierzam ryzykować chorobą zwierząt. W związku z tym wolę dostawić drugą pompę, mnie to niewiele kosztuje, a przynajmniej będę miał pewność, że to będzie filtrowane tak, jak powinno być. No dobra, teraz tak, co ja tu jeszcze powinienem zrobić? Powinienem dodać tą pompę do strefy roboczej, czyli wielka oaza. I ciach, jest. Dodatkowo jeszcze. To musi zostać obudowane, ale to mogę równie dobrze poza nagraniem zrobić. Natomiast tutaj technika co 3 miesiące bym chciał poprosić o konserwowanie tego wszystkiego. No dobrze, mamy dwa tutaj te korytka na karmę. Czas przejść do urozmaiceń. Widzę, że jakieś drzewka do drapania by się przydały, więc możemy to ogarnąć w ten sposób. Karmniki bębnowe, no to tutaj standardowo, jak najbliżej ogrodzenia. Tutaj można taki karmniczek dać, o czemu nie. Lodowy blok to gdzieś tutaj mogę dać. Dalej, paśnik w kształcie kuli. No właśnie. No dobra, no to nie wiem, to gdzieś tu niech sobie stoi. Dodatkowo piłka do łapania, to już można tutaj im machnąć. Drapaczek. No drapaczek, no tylko ten drapaczek to, no dobra, może być tutaj, bo tutaj też będzie bariera z lustrami weneckimi. Taki wiszący paśnik dałbym może, no nie wiem, tutaj, no i tak ten dozorca będzie musiał pofatygować się tu. I kilka tak naprawdę znaczników zapachu ziół, no nie wiem, można dać tutaj, można dać tutaj, można dać tutaj i gdzieś tutaj również
czemu nie? Oczywiście te wielbłądy, drodzy Państwo, trzeba będzie tam, że tak powiem, opracować w badaniach, tak? Ponieważ my nigdy wielbłądów nie mieliśmy i nie są opracowane. Natomiast my możemy wrócić, puśćmy na chwilę czas, my możemy wrócić do wybierania samic. A nie, nie możemy wrócić. Znaczy możemy, ale to... Kuźwa, no. Czemu ty mi to robisz? Za każdym razem jak pobierają zwierzęta, to... No właśnie. Nawra. Nawra, na razie jej nie będę wyrzucał na wybieg, bo no, ten czas życia pozostawia wiele do życzenia. Natomiast tutaj jak najbardziej łaida, to tak. Bardzo ładna samica. 83, 83, 100 i 83. No to będzie, kurczę, matka niesamowita, nie? Dobrze, no tutaj mamy... O, coś uciekło i to chyba jest wielbłąd. I to chyba jest wielbłąd, coś tak czuję. Tak? Tak. Spierdzielił mi. Bardzo niedobra sytuacja. No dobrze, ale to... Nic się nie dzieje, po prostu wlazły tędy i ten teren jest do zmodyfikowania. Możemy sobie pomóc, wybierając wybieg obszary do przejścia. Widzimy, gdzie dokładnie wielbłądy mają szansę przejścia. I to możemy oczywiście zmodyfikować, więc zróbmy to. Czym bym to mógł zrobić? Skałami mogę. Czemu nie? W sumie? No dobra. I wiemy, że tu jest taki newralgiczny punkt. To weźmy te skały. Jeżeli coś takiego wam się tworzy, czyli ustawia się cokolwiek, co macie tutaj w tym momencie pod myszką, w stosunku do terenu, no to dajcie tak, jak chcecie, kliknijcie V na klawiaturze i już się nic z tym złego nie dzieje. Natomiast my ogarniemy sobie tutaj bariery. Później to można zrobić o wiele, wiele fajniej, ładniej. Natomiast tak na cito, żeby właśnie uniemożliwić naszym tutaj mieszkańcom przedostawanie się i sprytną niejako ucieczkę, znaczy one myślą, że są sprytne, to im to po prostu w chamski sposób zagrodzimy, tak, żeby nie mogły. I jeszcze tutaj było takie miejsce, prawda? Więc jeszcze tutaj ogarniemy ten temat. To powinno skutecznie powstrzymać naszych mieszkańców przed ewentualnym uciekaniem z wybiegu, ponieważ no, jest to niepożądane i wywołuje panikę wśród gości. Nawet fajnie to może później wyglądać, jeszcze tylko troszeczkę tutaj pododawać skałek, tak żeby to nieco naturalniej wyglądało, ale oczywiście sprawdźmy na wszelki wypadek, jak to wygląda sytuacja. Tak, jeszcze tutaj jest taki kawałek miejsca, gdzie one mogłyby uciec, więc za chwilę to ogarniemy. Tutaj jeszcze jedna skałka się zdecydowanie przyda. I to już chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o miejsca ucieczek, tak? Czy też jeszcze coś może być? Sprawdźmy dokładniej. Tędy nie przejdą. Tu zagrodzone, tutaj również. Zobaczmy dalej. I tu już nie powinny nigdzie przechodzić te zwierzęta. Oczywiście problem z małymi dzikanami pozostaje dalej na wybiegu hipopotamów, ale no to już tam nie będę się za bardzo tym przejmował. Dobra, puszczamy czas. Puszczamy czas i tu dozorca musi zgarnąć tego wielbłąda, natomiast cała reszta... O, Emilka, lew zachodnioafrykański wkrótce będzie się parzyć. No to fajnie, no, że Emilka się parzy. Żeby się tylko za bardzo nie oparzyła. Dobra, dalej. Czyli tak, tej samicy nie bierzemy, ta samica jak najbardziej. Tak, co tam jeszcze? No tu jeszcze się zastanowię, nie wiem czy ja chcę taką samicę, ale tę tak. Czyli idzie ta. Idzie ta. Spuśćmy. Elegancko. Dalej, Atika. No tu się zastanowię i
Tego wielbłąda wypuszczę na wolność może. Idę, no. Naprawdę? Do czego mi to ty małpo. Wypuszczę go na wolność, a niech ma. Chociaż czekajcie, pozostała długość życia, bla bla bla, stan ochrony. Nie wiem, tego mi chyba nie zaliczy, ale... Zobaczmy. No nie, nie zaliczyło. No dobrze, to teraz tak. Bo wielbłądy są na wybiegu, owszem, ale goście niczego nie widzą, więc może im umożliwimy tutaj obserwację tych zwierząt poprzez zmodyfikowanie tej bariery. Myślę, że goście będą tym zachwyceni, jeżeli będą mogli jednak obserwować zwierzęta. Ale, no wiadomo, stało się jak się stało, czyli to wielbłądy obserwują gości, a nie goście wielbłądy, więc klikamy sobie w zębatkę i tutaj ciach i to już zostało naprawione. Dobra, to byśmy mieli. Teraz dalej, tablice informacyjne. To jest coś, co się zawsze przydaje, żeby goście mogli zaczerpnąć informacji o, albo zasięgnąć informacji o danym gatunku zwierzęcia, które znajduje się na aktualnie obserwowanym wybiegu. Ciach. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że tu za chwilę może być problem z energią elektryczną, w związku z tym możemy również podejrzeć sobie ten stan. No dobra, tu akurat na całe szczęście sięga nam do końca tej bariery. Więc mieliśmy fart. Oczywiście od razu możemy zaznaczyć wielbłąd jednogarbny. Tutaj likaon się wyświetla pod spodem, bo likaony, one tutaj są. Więc z tego tytułu one najbliżej tego wybiegu zaznaczają się na drugiej pozycji. Ale chciałbym wiedzieć, gdzie jakikolwiek likaon jest. No tutaj mamy likaony. Jeszcze żadnej gwiazdki nie ma, czyli one nie są zbyt jakby atrakcyjne, przynajmniej chwilowo dla naszych gości. Może to się później zmieni, ale jak na razie nie. No i nie fajnie, dlatego że no, chciałbym powypuszczać te zwierzęta, nie? Żal wypuszczać czterogwiazdkowe zwierzaki. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest taki ból, jak ja muszę to zrobić, ze względu na fakt, że wolałbym na tym zarobić, tak? No ale jest wyzwanie społeczności, fajnie uczestniczyć w takich eventach i jak najbardziej no będę wypuszczał. Głównie myślę lwy. Lwy pozwolą nam osiągnąć tutaj cel. Może i tutaj bym dał skarboneczkę, o, coś takiego. No ale to jeszcze nie koniec, ze względu na to, że my mamy i po tej stronie tablice informacyjne, więc tutaj również zaznaczmy, na razie przynajmniej, wielbłąda jednogarbnego, jeżeli chodzi o kwestie związane z możliwością wpuszczenia czegokolwiek innego na wybieg, to możemy sobie to sprawdzić, proszę Państwa, mając zaznaczone zwierzę, czyli w tym wypadku wielbłąd jednogarbny, klikając urozmaicenie międzygatunkowe, widzimy, że może być ten gatunek z Adaksem, z gazelką płochą, oryksem szablorogim, którego prawdopodobnie tutaj wpuścimy. Nie dzisiaj oczywiście, ale myślę, że wpuścimy. Osiołek somalijski. Osiołek somalijski na razie jest sam. Ja patrząc tutaj na to, z kim te wielbłądy jednogarbne mogłyby przebywać na wybiegu, tak się zastanawiałem, czy tych osiołków nie przenieść, bo my pamiętamy, że mamy takie osiołki w naszym ogrodzie zoologicznym, tylko one żyją same. Natomiast jeżeli bym przeniósł tutaj na ten wybieg z wielbłądami, automatycznie zwolni mi się jeden wybieg i będę mógł wykorzystać do jakiegoś innego gatunku. Żyrafy. To jest również gatunek, który może tutaj przebywać i prawdopodobnie tak na 90 kilka procent te żyrafy tutaj się znajdą. Ale my jeszcze mamy do wykonania jedną rzecz, a mianowicie teren. Tak, teren nie pasuje naszym wielbłądom. Jest za dużo trawy długiej. No, czekajcie, bo musimy tutaj sobie zapauzować ten czas. Światło już się zmienia i robi się coraz ciemniej, więc nie będzie zbyt dobrze. Piachu za to mają za mało. Więc tam, gdzie jest trawa długa,
to postarajmy się dać trochę, trochę tego piachu. O, właśnie. Tak, żeby było. No tu niestety, ale mamy sytuację taką, że ten brzeg jest taki dosyć stromy i... No i teraz rzecz jest tego typu, że... Trochę tak robienie plaży nie byłoby zbyt dobre. Jeszcze widzę, że tutaj jest mnóstwo trawy długiej i trzeba będzie, bo tu jak widzimy mamy roślinność, więc trzeba będzie, proszę Państwa, posiłkować się trawą krótką, bo jeszcze mamy zapas, więc żeby usunąć trawę długą, ale jednocześnie, żeby rośliny nie rosły na piachu, no to tym sposobem możemy sobie tutaj poradzić, na całe szczęście. Niemniej jednak to za chwilę może się ukrócić, może nam się skończyć tutaj ten zapas, te widełki, które mamy. Więc wolałbym, aby ta trawa długa szybciutko mi stąd zniknęła, jeszcze zanim przekroczę te widełki, ale zobaczmy, jak tu sytuacja ma wyglądać. No dobra, no coś tu się dzieje, tak? Jeszcze troszkę. Gdzie trawa długa jeszcze jest? Czy to tutaj... O, dobra, super, fajnie, że akurat tu. Chociaż tu bardziej wolałbym skałę i mogę też skałę machnąć, tylko trochę większy pędzel, bo... O, tu coś takiego im maźniemy elegancko. W ten oto sposób i już nam się tutaj zmienia sytuacja. Ej, nie, tu nie. Tu już nam się zmienia sytuacja, tej trawy długiej już nie ma zbyt wiele, natomiast w dalszym ciągu brakuje piachu, więc ogarnijmy może tu gdzieś piach. Pamiętajmy o tym, że to dalej pozostaje pustynia, nie? I tego piachu musimy sporo dać, z tego co widzę. Możemy piasku gruboziarnistego dodać, gdzieś to tam przemieszać, wycieniować, tak żeby nam pasowało, tak jak nam się podoba, nie? Żeby to było w miarę naturalne, ale tu wjechałem na roślinki, to może zjedźmy z tym pędzlem. Oddajmy trochę zieleni, którą zabraliśmy. I możemy troszeczkę tym piaseczkiem tutaj ładnie maźnąć, tak, żeby było ładnie. O. Ładnie maźnąć, żeby było ładnie. Można w ten sposób powiedzieć. Czemu nie? Dobra, tu troszeczkę... No, jak widzimy, jeszcze bardzo dużo tego piachu potrzeba. Sprawdźmy roślinność. O, się tak ostro na granicy jesteśmy. Dobra. Spróbujemy wykombinować coś z niczego, tak naprawdę. Jak gleba. Możemy trochę tej gleby... Oj, czekajcie, tutaj to ja bym wolał w ten sposób mieć. Możemy trochę tej gleby zabrać na rzecz piachu. Czemu nie? To na pewno nam pomoże zmieścić się w widełkach, w limitach. Ten piasek, jakoś wiecie, co powiem wam, to taki bardziej mi przypomina taki piasek z plaży, gdzie smagany wiatrem, no on się tak marszczy, nie? Tak jak widać. Natomiast tutaj taki piach też może być. Czemu nie? O, coś mnie tu zdropowało. Dobra, coraz więcej piachu, coraz bardziej przysuwamy się do tej granicy minimum piasku na wybiegu, no ale to, zobaczcie, no wybieg mi się kuźwa skończył. Ajajaj, no łatwo nie jest. Czasami trzeba naprawdę pójść na tak olbrzymi kompromis w tej grze, żeby coś ogarnąć, no bo, no co, no mógłbym im zrobić sam piach. Bez roślinności, no tylko czy to byłoby ładne? No wątpię. Strasznie monotonne. Więc musimy sobie tutaj radzić w trochę inny sposób. Mm,
No jeszcze troszkę. Jeszcze można by tutaj dodać tego piaseczku, powiedzmy. Już milimetry mnie dzielą od sukcesu, ale jeszcze. Można gdzieś... Czekajcie, bo my tutaj też mamy... To też jest element wybiegu, więc można by tutaj tego piachu dodać. Jednocześnie jeszcze uszczkniemy trochę tej długiej trawy, ponieważ no, ona nie jest za bardzo tutaj potrzebna. Gdzieś tu... O! I to się udało. Jeszcze tutaj gdzieś maźnę. O, w ten sposób, żeby to urozmaicić. Tak delikatnie, delikatnie, żeby wiecie, nie tak chamsko, tylko krótkie pociągnięcia. Taki klik, odklik. O, i sobie tutaj cieniujemy to. O, dobrze, tylko synu, tu nie wchodź. No, coś takiego byśmy mieli. Także mieścimy się tutaj z widełkami, tutaj jest wszystko w porządku. Sprawdźmy na szybko rośliny, czy jakaś tu nie bruździ, ale nie. Wielbłądy bardzo fajnie tutaj to wszystko akceptują. Puśćmy czas i zobaczmy, co jest na... A, tutaj żywienie. No tak, jakość ostatniego posiłku. Niestety, proszę państwa... Uja, będziemy mieli małe lwiątko, ale fajnie. Dobra, się podjarałem. Musimy tutaj... w badaniach od razu zlecić jakiemuś dziubasowi z tej strefy opracowywanie wielbłąda. Więc niech sobie opracowują. W sumie to nie wiem, czy ja z dobrej strefy zgarnąłem pracownika, ale wiecie co, to zrobimy jeszcze tak. Albo nie. Niech to będzie tak jak jest. No dobra. Wielbłądy jednogarbne, słuchajcie. Rewelacyjna sytuacja dla naszego samca. Jeden samiec plus mnóstwo samic. Ogólnie na wybiegu 6 zwierząt. Oczywiście bardzo się pięknie zaprezentowałaś. Srając przy widzach, ale to jak się nie ma, co się lubi, to wiadomo. Możemy ładniej to tutaj pokazać, jeżeli sobie wyfiltrujemy czas. O. Żeby było ciut jaśniej. Oj, trzeba będzie chyba zmodyfikować te godziny otwarcia, bo to naprawdę... No. I o, słoneczko idzie. O, i teraz jest elegancko. No dobrze, proszę państwa, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. W końcu mamy wielbłądy jednogarbne, a teraz czekamy na potomstwo. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.